niczego nie mogę wytrzymać dłużej. Po prostu w pierwszej chwili się śmieję. Wtedy wypuszczam całe powietrze. Nie możecie tak eksperymentów w trakcie robić. Przecież to jest ciężkie doświadczenie, a wy przerywacie jakimiś swoimi pomysłami. Oj. Nie, ale nie ma żadnej próby, żebyście nie zaczęli gadać. To kurczę jak baby, no. Rozumiem Lizę, ale macie... Przerwi na chwilę pauzę chociażby, żeby on się tam podzielił na klik, żeby jeden kawałek, bo szkoda potem ciąć. Dobrze, tylko nie ruszajcie mi w trakcie sfilmowania oczywiście, ale przecież to jest kwestia tego, żeby to zrobić z zewnątrz. Dojdzie, to nie jest metod, to nie jest wodoodporne. To tak na pewno. Dobrze, dobrze było, coś nic nie nagrano. Dobrze, spróbujemy, to pojazd kosmiczny pod wodą. No. To kręć. Kręć, bo ważne się o tym opowiadamy. Można, tylko mnie nie rozśmieszajcie, bo w trakcie się rozśmiewa, w drodze się śmieje. Bo tekst jest tak pasujący, wspaniale. Po prostu. Nie warto, przyklejmy to pod spodem, jak to znaczy. Ten tekst jest tak pasujący, ja mogę rozśmieszyć. Ja mogę rozśmieszyć. Nie, nie, nie chcę kadranki. Nie, nie bardzo. Nie, 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 bardzo ładnie czytasz. Nie, nie, postaram się nie, nie, UFO, no? Widzę. Zmierzam się. Mamy ostatniego człowieka, więc już nie mamy z jakich poszukiwaczy. No wyżej musimy łuskę wyżej trzymać. Dużo poniżej moich możliwości. Tylko jak gdyby jest kwestia tego... Zobaczyłem tej kwestia...
Znaczy, nawet nie o to chodzi, tylko jak gdyby wybucham śmiechem i w tym momencie tracę połowę czasu. Wypuszczam całe powietrze, które było do oddychania. Jak się sobie śmieję, to wtedy tracę połowę powietrza. Pod wodą się śmiać nie wolno. Nie ma żartów.